Szanowni Państwo, zapytacie dlaczego nie jezuita mówi o jezuitach? Dlatego, że od pewnego czasu zajmuję się wspólnotami zakonnymi, także i jezuitami, ale w znaczeniu pozytywnym, nie negatywnym, pozytywnym. Nie śledzę konfidentów, nie śledzę kolaborantów, ale pozytywnie zajmuję się. Ale tak całkiem poważnie, dlaczego jezuitami w Krakowie? Dlatego, że właśnie życie jezuitów w Krakowie jest taką pewną, takim spojrzeniem przez soczewkę, jak w ogóle wygląda życie jezuitów w Polsce. Po drugie, jezuici, chociażby rezydencja świętej Barbary leży naprawdę w sercu Krakowa. Miałem kiedyś okazję być zaproszonym, inaczej, ojciec Stanisław pozwolił sobie mnie zaprosić do tej rezydencji i tam z takiego nie balkoniku, takiego tarasu pokazał mi, jak wygląda na co dzień, jak może wyglądać życie jezuity beztrosko, kiedy patrzy spod wieży Kościoła Mariackiego przy dźwięku hajnału na ten ruchliwy rynek. I to biegnące szybko życie na rynku i ta pozytywna stagnacja tego spokojnie spoglądającego ojca Stanisława obok mnie stojącego na ten rynek. Wszystko się zmienia. Krugstad, set podpis volvitur. Tak? Wszystko tam się kręciło, ta stateczność jezuitów. To było coś dla mnie niezwykle pouczającego. Oczywiście także w Krakowie funkcjonują najważniejsze instytucje, jeśli chodzi o prowincję południową. Początkowo rozważałem, by rozpocząć moje przedłożenie od roku 1950, czyli od czasów PRL-u. Ale nie da się mówić o krakowskich jezuitach, kiedy, proszę Państwa, nie wspomnimy o księdzu Burgaczu, czy też właśnie o wspomnianej Bursie imieniem Kusnowicza, to, co tam dokonano. Macko i drugi, ksiądz Moskała, to wieloletnie więzienia, prawdopodobnie połączone z torturami, do końca nie wiemy. Te zabiegi Urzędu Bezpieczeństwa, które już wówczas funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, te pierwsze, by wkręcić dosłownie, przepraszam ten kolokwializm, by wkręcić jezuitów właśnie do tego, by pokazać, że oni są wrogami ludu. Zanim rozpoczął się proces Kurii Krakowskiej, zanim rozpoczął się proces biskupa Kaczmarka, chciano pokazać jezuitów jako właśnie tę czarną legendę. I właśnie to spojrzenie na Kraków jezuicki pozwoli nam zobaczyć, jak w ogóle funkcjonują jezuici. Cztery właściwie miejsca pracy. Kolegium przy ulicy Kopernika 26. Zajęte w 1931 roku przez Niemców, później częściowo odzyskane, tak naprawdę ostatecznie jezuici wrócili na swoje, jak zwykło się mówić w Krakowie, dopiero w 1996 roku. Wprowadzono rzecz ciekawą, że wprowadzono jako jedno w pierwsze miejsce w Krakowie adorację Najświętszego Sakramentu, właśnie w tym kościele. To, że wokół były szpitale, kliniki, napływ ludności spowodował w ogóle pewną zmianę duszpasterstwa. Otóż kapelanie, opuszczone przez tych kapelanów oficjalnych, urzędowych z czasów przedwojennych, zajęli kapelani wolontariusze. Wyglądało to w taki sposób, że w latach 50. 60. o każdej porze dnia i nocy albo przybiegała jakaś pielęgniarka, albo woźnia, albo rodzina, prosząc, że w tej klinice, czy w tym kościele, czy w tym budynku, czy w czerwonej wódki, czy w białej i tak dalej, jest ktoś umierający, potrzeba biec. I ci jezuici tam właśnie, czyli to był nowy wymiar duszpasterstwa, właśnie przy tej kolegiacie, przy bazylice Serca Jezusowego. I druga rzecz, tam rodzi się po raz drugi krakowskie duszpasterstwo akademickie. Jest taka pewna kalka, taki błąd, kiedy mówimy o duszpasterstwie akademickim w Krakowie, otóż wszystko zaczyna się od Karola Wojtyły. No tak, wszystko zaczęło się w Wadowicach, może tak powiedzmy, ale w Krakowie zaczęło się nieco inaczej. To właśnie Sapieha jako arcybiskup rozpoczął duszpasterstwo akademickie, przepraszam. Natomiast tuż po wojnie zaczynają na nowo inicjować je jezuici nieformalnie. Jako pierwsi w podziemiach kościoła urządzają dla akademików chociażby kaplicę. I później ojciec Czesław w
to już ma sens, prowadzi oficjalnie od lat 60. obok świętej Anny, obok misjonarzy, bardzo prężne duszpasterstwo. I rzecz ciekawa, o ile misjonarze, o ile na przykład franciszkanie, dominikanie, czy przy kościele świętej Anny prowadzono statystyki, nimi się chwalono, to jezuici mówili, tam około 500, 600 tysiąca od nas chodzi. Nie mówili nigdy, ile mają tych tak zwanych akademików. Proszę Państwa, to kolegium przy Bazylice Serca Jezusowego jest o tyle ważne, że tam również mieszkali także kredycy, scholastycy i tam również mieszkali tuż po wojnie chyba 10 kapłanów jezuitów, którzy studiowali na UJ-cie, którzy zostali później właściwie częściowo odsunięci, częściowo rozeszli się do innych instytucji. Wspomniałem właśnie o małym rynku. To była specyficzna też taka forma pracy duszpasterskiej, ponieważ jak gdyby od placu Mariackiego mamy kościół, a właściwie cała rezydencja jak gdyby leży z drugiej strony. Dlaczego to było ważne? No po pierwsze, to była siedziba prowincjała, a po drugie, właśnie zanim w latach 90. pojawiły się stałe dyżury w kościele mariackim, mówię o dyżurach w konfesjonale, to jezuici od czasu wojny regularnie prowadzili tam dyżur w konfesjonale. I to był nie tylko dyżur, proszę Państwa, dla ludzi świeckich, to był także dla sił zakonnych, dla kapłanów, którzy tam się spowiadali. Bo to było dobre miejsce, dobrze położone. Kursy przedmałżeńskie, pierwsze powojenne, opieka nad stowarzyszeniami katolickimi, to właśnie Kościół Świętej Barbary, no i oczywiście biblioteka, a także i archiwum, cenne archiwum z bratem Futrzykiem, o czym może jeszcze za chwilę. Proszę Państwa, kolejnym takim miejscem, wspomnianym dzisiaj chociażby, no to była właśnie ta BUDSA, czyli Zakład dla Młodzieży Robotniczej i Rzemieślniczej imieniem Kuznowicza, która została zlikwidowana w latach 50. I taka ciekawostka świadcząca o pewnej odwadze krakowskich jezuitów. Kiedy przeglądamy katalogi zakonne, zarówno te w maszynopisie powielane, jak i te drukowane w latach 80., to ta budsa funkcjonuje. Tylko jest po prostu okupata, a 1950 rok. Trzeba było mieć wielką odwagę, by o tym po prostu pisać. A jest to budsa, która była przygotowana do ponad 200 osób mogło tam mieszkać. Ponadto około 50 chłopców przychodziło codziennie tam na przykład na posiłki. I stamtąd rozchodzili się do różnych zakładów, uczyli się zawodu, różnych zawodów. To było coś niezwykłego. Proszę Państwa, to była szkoła, to był internat, tak powiedzmy naszym językiem, internat dla szkoły zawodowej, gdzie funkcjonował teatr, kino, różnego rodzaju koła zainteresowań na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli kiedyś będziecie w Krakowie, warto zobaczyć właśnie ten narożnik ulicy Skarbowej z pięknym budynkiem, z pięknym gmachem, częściowo później przez szpital, także zajęty i przez różne stowarzyszenia młodzieżowe. No i oczywiście czwarty ośrodek, rodzący się wówczas ciągle, to były Przegorzale. To była właśnie taki dom. Nie mówimy zakonny oczywiście, bo nie wolno przy Jezu tak mówić dom zakonny, to ja wiem już. Tak. Początki 1881, gdzie początkowo urządzono sobie kaplicę, później tę kaplicę po wojnie powiększano, bo przegorzały się do ciebie, to a wieś podkrakowska pod kopcem Kościuszki, tak powiedzmy ogólnie, żeby Państwa zorientować. No i oczywiście co się tam dalej oczywiście dzieje, kiedy władza komunistyczna chce zabrać jezuitom ten budynek, Sapieha w 50 roku ustanawia, kolejna Sapieha ustanawia parafię. I ta parafia się rozwija. W latach 70. pojawia się tam mała poligrafia, tam to jest miejsce wypoczynkowe i wspaniale sobie tam oczywiście jezuici funkcjonują. Teraz kilka danych statystycznych, byśmy się ogólnie zorientowali, ile w tym Krakowie było tych jezuitów. I tak, w 1946 roku było kapłanów 53, 9 studiujących ponadto na UJ-cie i 13 braci, razem 88. W roku 50 118, w 55 w sumie 158, bo było 90 scholastyków, czyli kleryków. W roku 60 113. Później ta liczba powoli spada, ale w roku 75 mamy 112, w 80 mamy 120, w 85 128. Dlaczego mówię o tych liczbach? Proszę Państwa, wyobraźmy sobie warunki, jakie ma Kraków lokalowe, gdzie część budynków jest zajęte przez osoby świeckie i przez instytucje, a po drugie kwestia wyżywienia. Kiedy nie było, można kupić chleba w odpowiedniej ilości,
mięsa czy na białe. To czy ojciec Stanisław, czy inni ojcowie z tego czasu to potwierdzą, jakbyśmy jako klerycy stali w latach 80. w kolejce, by kupić po 3 bochenki chleba. Te osoby trzeba było wyżywić. A przecież jezuici byli na, jak wówczas mówił ojciec Ludwik Grzebień, na widelcu władz komunistycznych. Dla jezuitów nie było nic. Nie było żywności, nie było kartek, nie było zaopatrzenia. Bo jezuici byli traktowani obok dominikanów w sposób bardzo szczególny przez władzę komunistyczną. To, co wyróżniało jezuitów krakowskich, to niezwykła aktywność nie tylko na wspomnianym polu duszpasterskim, ale także to duszpasterstwo wspomniane przeze mnie w szpitalach, dyżury w spowiedzi w konfesjonałach, Kopernika, świętej Barbary ulica, i także to akademickie duszpasterstwo, słynne wspólnoty akademickie, czy wspólna akademicka jezuitów WAI, słynna po prostu do dziś funkcjonująca zresztą, to bardzo dobrze, ale też ciekawa działalność w środowisku zakonnym w Krakowie. Kapelani w wielu domach zakonnych, rekolekcje dla sióstr zakonnych, dla wspólnot męskich także, spowiedź i, co rzecz ciekawa, niezwykła współpraca z kurią metropolitalną w Krakowie. To miało swoje początki w okresie międzywojennym. W tym miejscu chociażby należy zwrócić szczególną uwagę na ojca Władysława Lona, tego słynnego prowincjała, o którym szczególnie pamiętają augustianie. Dlatego, że to on był wizytatorem i on przyczynił się do rozwiązania domów. Ale tematu nie będę drążył. Obok właśnie tego duszpasterstwa takiego ogólnego było także duszpasterstwo specjalistyczne, jak wspomniałem. Adoracja wieczysta, kult serca Jezusowego, różnego rodzaju działania właśnie z młodzieżą i z chorymi. Również właśnie ta troska o siostry zakonne, co była rzecz niezwykła, dlatego że bardzo często czy dominikanie, czy te wspólnoty mendykańskie mniejsze z powodu braku kapłanów odmawiali, nie mogli spowiadać, co dwa tygodnie spowiedź zwyczajny, nadzwyczajny, różne kłopoty, jezuici chętnie to podejmowali. No oczywiście tuż po wojnie działała sodalicja mariańska, ale została w 50 roku rozwiązana. Na oddzielny temat to kwestia wydziału filozoficznego, który prowadzi pewną ewolucję, jest pewna ewolucja naukowa, tego też nie mogę rozwijać z powodu braku czasu i kończy się to, można powiedzieć, Akademią Ignacjaną, dzięki której także tutaj poniekąd jesteśmy. Za to i my wszyscy tutaj przeze mnie dziękujemy władzowi wszystkim. Proszę Państwa, dlaczego wspominam o tym Wydziale Filozoficznym? Dlatego, że to była grupa bardzo znamienitych uczonych jezuitów, którzy nie tylko obsługiwali tenże swój własny wydział, który jak wiemy miał prawa nadawania stopni, ale przede wszystkim właśnie wykładowcy z tegoż wydziału zasilali zarówno seminarium diecezjalne krakowskie, jak i częstochowskie i śląskie, a także seminaria zakonne. Niemal we wszystkich uczyli jezuici. Więc ten pewien duch jezuitów od 1945 roku aż po czas nam współczesny funkcjonuje w wielu seminariach. Jezuici mają ciągle kadry, młode kadry, żeby mogli uczyć i wykładać. Proszę Państwa, bardzo ważnym punktem na mapie właśnie zakonnym była kuria prowincjalna przy kościele świętej Barbary przy Małym Rynku. Dlaczego? Dlatego, że właśnie zaufanie Episkopatu Polski, jak i kurii krakowskiej metropolitalnej powodowało, że właśnie to z grona prowincjałów byli wyznaczani wizytatorzy i różnego rodzaju takie osoby zaufane, które zajmowały się właściwą oceną życia zakonnego bądź pewnych problemów, jakie były na terenie Krakowa, gdzie właśnie było wiele kurii prowincjalnych, a nawet kurie generalne i były też wspólnoty zakonne, męskie czy żeńskie na prawie diecezjalnym i należało to wszystko ogarnąć. Więc czy to Wojciech Krupa, czy właśnie wspomniany Lon, czy później na przykład Bober, Piechnik, Grzebień, no to były osoby, przepraszam, nie Grzebień, nie, Nawrocki bodajże, tak, który spełniał bardzo ważną rolę. I proszę Państwa, należałoby tak powoli właśnie kończyć, bo zostało mi niespełna 5 minut. Chciałbym jeszcze nawiązać do właśnie tego zaangażowania w działalność kościoła diecezjalnego. To jest rzecz niezwykła, bo nie spotkamy właściwie poza pojedynczymi przypadkami zakonników pracujących w kurii metropolitalnej w Krakowie.
A tutaj mamy całą plejadę jezuitów pełniących bardzo ważne punkty. Właśnie Chodomański, który był cenzorem przez długie lata, wspomniany Lon, dalej mamy Popiela, który jest od spraw sztuki kościelnej, proszę Państwa, Czesław Michalunio, który po prostu również pracował w kurii metropolitalnej, Nawrocki wspomniany, Drążek, Zik i jeszcze prawda, o jednym, jeśli dobrze pan Ziemiański po prostu. Tak, długie lata, nadal jeszcze pewne funkcje, zajmował się wieloma zaufanymi sprawami. I szanowni Państwo, kilka słów na temat represji. Ten temat już był poruszany przez badaczy, mianowicie tutaj czy ojciec Paweł, czy też bliski jezuitom pan profesor Filip Musiał redagowali pewną książkę, którą chyba większość z nas zna, gdzie są opisane dokładnie represje. Dlaczego represje wobec jezuitów były tak właśnie perfidne i tak dokładne? To jest cały wachlarz. Wszystko, co można było zrobić wspólnotom zakonnym, to właśnie ćwiczono na jezuitach. I to dosłownie. A więc wszelkie podsłuchy, podglądy, fotografowanie, perfekcja korespondencji, śledzenie. Mało tego, jeżeli Państwo wiecie, co to jest teczka ewidencji operacyjnej na kapłana, tak zwany teok, którą zaprowadzono na wszystkich kapłanów na początku lat 60., także na niektóre osoby zakonne, to jezuici takie teczki mieli w 1953 roku. To był poligon doświadczalny, co można zrobić z zakonami. Zresztą próba była także rozwiązania jezuitów, rozpędzenia ich w Krakowie. Wtedy między innymi właśnie niektórzy sekretarze czy prowincjałowie nawet zaczęli rozdawać akta personalne czy dokumenty niektórym osobom, bo spodziewano się po prostu, że domy zostaną zlikwidowane. Te represje, które dotyczyły jezuitów, były niezwykłe, bo one dotyczyły, proszę Państwa, nie tylko to, że inwigilowano, ale łamano tych ludzi. Jeżeli mówimy dzisiaj o konfidentach na różnych poziomach ich werbunku, to trzeba pamiętajmy, że to nie było to, że przychodzono do jezuity i mówiono współpracuj z nami. To było łamanie ich sumień bardzo często, łamanie moralne, bywało, że łamanie fizyczne przecież. To były rzeczy, i to się odnosiło zarówno do kleryków, jak i odnosiło się także do kapłanów i do braci zakonnych. Proszę Państwa, wybitne postacie. Tutaj już wielokrotnie wspomniano o nich, ale ja bym jeszcze dołożył chociażby Juliana Humeńskiego. No to postać bardzo oryginalna. Wspomniany oczywiście już ten tutaj wielokrotnie ojciec Stanisław Ziemiański, to ponad 2,5 tysiąca, tak już tych pieśni. No spróbuję to przełożyć na kilka lat i na dni, na godziny. Jak to można pisać? No to jeszcze komponować do tego. Dalej, proszę Państwa, taka barwna w świecie filozofów postać oryginalna wśród lekarzy i żeglarzy. O kim mówię? O Piotrze Narutowiczu oczywiście. Tak, który jak twierdził w swoich różnych opowieściach, że jak kiedy pytałem, czemu zawdzięcza swój popyt na niego jako na kaznodzieję i na spowiednika. On mówił, broda proszę księży, broda. Mówił, Ślipko, Tadeusz Ślipko, filozof. Oczywiście dalej mamy związanego z Tygodnikiem Powszechnym i z pewnymi kręgami związanymi z Tygodnikiem Powszechnym Stanisław Musiał, zmarł w 2004 roku, też filozof i duszpasterz, bardzo, bardzo aktywny na pewnych polach, chociażby obrony tych, którzy sprzeciwiali się postawieniu krzyży na żydowisku w Auschwitz. Pamiętam te czasy po prostu, kiedy to biskup Górny jako sufragan krakowski prosił o to, żeby się nie angażował w te sprawy. Poplatek, Natoński, Andrasz wspomniany, Paszenda, też wspomniany dzisiaj, Murmark Moskała, Nawrocki, które należałoby napisać wiele innych rzeczy. I wspomniani właśnie też i ci prowincjowie. Proszę Państwa, dlaczego wspominamy właśnie o tych krakowskich jezuitach? Bo oni się dobrze zapisali. My się dobrze zapisać, nadal się zapisują. To pokolenie, które minęło w 1989 roku, to ono ma swoich następców. Także i tych osobach, które są dzisiaj tutaj na sali. No, jezuici są kimś w Krakowie. Niech tak pozostanie. Dziękuję. 20 minut.